Powiem szczerze, że ja się nawet się boję wyjść na ulicę, bo jest strach ogólnie. Jak widziałem w telewizji, jak się zachowują ci ludzie ogólnie, to jest normalnie, powiem szczerze, szok i to jest tragedia. A jak się zachowują? Bardzo brutalnie i to nie są pokojowi ludzie. Mhm. To nie są emigranci, to są bandziorzy, którzy w imię Allaha po prostu chcą zniszczyć europejską kulturę i rząd polski na to pozwala. Jest przyzwolenie. Tydzień temu dwóch uchodźców zastawiło właśnie torbę na mojej posesji. No. I chodzą, zaczepiają ludzi. W starych budach to też ponoć ktoś tam chodził, jakaś młoda grupka ludzi. Także no mówię, jest nieciekawie, coraz bardziej nieciekawie. Ci ludzie przemykają po prostu. Jest, gdzieś tam jest przeciek. Służby nie dają już sobie rady z tym. Generalnie to czujemy się chyba wszyscy źle i czujemy zagrożenie, bo nie wiadomo, jak się sytuacja potoczy. Jest sytuacja wciąż napięta na granicy i mamy świadomość tego, że może się to skończyć bardzo różnie. Na razie w mieście jest bezpiecznie. Ja czuję się bezpiecznie, ale co z tego wyniknie, tego nie wiemy. I myślę, że trzeba się już bać. Bo mało tego, bo kiedyś stała policja tam na rogach, a teraz stoi nawet policja z umundurowanymi żołnierzami w tych maskach, no i z karabinami, po prostu się zaczęłam bać. A mieszkałem bardzo blisko i to jest dla nas wielki problem, ponieważ no, ten taki strach jest. Ludzi się nie boimy tam, tych migrantów, absolutnie. Tylko boimy się, uważam, że władza nasza robi źle, że nie dopuszcza naszych dziennikarzy, nikogo tam na granicę, ponieważ my nie wiemy naprawdę, co tam się dzieje, a oni nakręcają tą naszą falę, dla nas jeszcze bardziej nas straszą. Nie wiem, dlaczego straszą nas. Chcą, żebyśmy się jeszcze bardziej bali, czy co, nie mam pojęcia. Przecież tam ci ludzie, którzy marzną, giną, czy to jest ich wina, że oni w ten sposób tam przyszli tutaj do nas? No chcą, oni nie chcą nas zostać, oni idą dalej, bo nas w Polsce nie ma dobrobytu żadnego. Nie czuję się zbytnio zagrożona, no bo wiem, że na przykład no jesteśmy tutaj ochraniani nie przez policję, przez wojsko, ale widać na przykład wzmożony ruch wojska, wzmożony ruch policji, także no to widać, na pewno widać, no a obawa na pewno jakaś jest, że jakieś tam wojska się gromadzą gdzieś tam, prawda? A jak będzie, no Bóg jeden wie.